Cześć, siemanka. Znowu noc. Co jutro na obiad? Jutro na obiad co innego będzie, będzie karkówka peklowana, pieczona. Robi się tak samo jak szynka, jak gorąca praktycznie. Ale nie tylko świat polega na pieczonej gorące czy tam karkówce. Ja chciałem zrobić jutro, do jutra, karkówkę, która będzie gotowana w wolnowarze. I ona będzie zwykła taka karkóweczka, chudziutka, gotowana na chlebek. Czyli co na śniadanie? Karkówka gotowana. Ona była peklowana, ona była dokładnie peklowana tydzień. Powiem tak, moja żona kupiła 4 kg karkówki, mówi, weź zrób coś. No więc tak, 2 kg wiozłem do teściowej, zostałem 2 kg, już jest po świętach. No więc dzisiaj właśnie już przyniosłem właśnie z garażu, bo tam zimniej sobie stała. Więc dzisiaj ugotujemy tam kilogram karkówki na chlebek, a jutro będziemy piec drugi kawałek do obiadku. Zapraszam. Aha, jak zrobić zalewę? To może, o, tutaj, patrzcie, tu zrobi się, będzie jak zrobić zalewę do takiej karkówki. Dobra, tu mam taką karkóweczkę, którą po prostu postaram się obwiązać i wsadzimy do wolnowaru. O co chodzi z tym wiązaniem? Z wiązaniem chodzi o to, żeby ona się tam zbytnio nie rozeszła podczas gotowania. A jak będzie taka związana, to ona będzie taka bardziej zwarta. Nie wiem, masło maślane. O to właśnie chodzi, nie? Także zawiązujemy. Tak w skrócie, na szybko, powiem szczerze, można to zrobić to tak. Ktoś powie, dlaczego wolnoważę? Powiem tak, wolnoważę troszeczkę inaczej mięso smakuje. Jest takie bardziej soczyste. To po prostu trzeba spróbować. No co tu dużo mówić, nie? Jest tyle, aha, no, czy generalnie rzecz biorąc, taką karkówkę też można wziąć i po prostu normalnie zagotować w garku z wodą. Troszkę efekt będzie inny, ale praktycznie rzecz biorąc zrobię dokładnie tak samo, czyli woda, nasza karkówka i to wszystko, nie? I gotujemy około, przyjmuje się około 1,5-2 godziny takiego gotowania. Dobra, za chwilę przekładam do wolnowania. Dobra. Karkówkę mam przełożoną, teraz co będzie jeszcze nam potrzeba. Ja tu wziąłem takie 3, no może 4 kopiaste łyżki majeranku, dostałem go od mojego brata, powiem wam szczerze, że to jest w sklepie, to no dobra, nieważne. W każdym razie taki majeranek, troszeczkę ziela angielskiego, 4 kulki, czy tam 5 ziela angielskiego, 4 listki laurowe i to wsypuję teraz na tą naszą szynkę, bo o co chodzi? O co chodzi? Zalewam też zimną wodą. Mniej więcej, żeby była prawie przykryta, ale to prawie. Czyli tak. O. Nie wiem, czy to dobrze widać. Dlaczego jeszcze ją przyprawiam? Bo podczas gotowania ta sól i cała przyprawa, część nam odejdzie, więc musimy to podtrzymać. No i teraz tak. Przykrywamy. I przełączamy. To może tutaj pokażę. Przełączamy na low, czyli na niskie. Jest godzina 23. O 7 rano spokojnie będzie można już ją wyłączyć i szyneczka będzie piękna, szyneczka, karkóweczka pyszna będzie można jeść. No już jest rano, zobaczymy teraz jak ta nasza karkóweczka, no już z godziny ją temu wyciągnąłem. No czerwoniutka jest w środku. A w smaku, powiem pyszna, majerankowa, czosnkowa, rewelacja. Słuchajcie, to był kilogram, zobaczcie jak się skurczyła. Niestety producenci nas szykują, ale ta jest pyszna. Naprawdę polecam taką karkóweczkę gotowaną na chlebek. Pierwsza klasa.